Mamy tutaj cztery liczby, które chcemy zaokrąglić do dziesiątek i do setek. Mam nadzieję, że oglądałeś już poprzednie filmy, zatem znasz sposoby na zrobienie tego zadania. Zatrzymaj film, weź kartkę i długopis i zaokrąglij te cztery liczby, najpierw do dziesiątek, a potem do setek. W porządku, mam nadzieję, że to zrobiłeś. Sprawdzimy rozwiązanie. 154 można zaokrąglić, jeżeli mówimy o zaokrąglaniu do dziesiątek, do 160 w górę lub 150 w dół. Pamiętaj, patrzymy na cyfry, do której zaokrąglamy. Mamy zaokrąglić do dziesiątek. Cyfra dziesiątek jest tutaj. A następnie rozważamy cyfry na prawo. Po prawej stronie jest 4. Pamiętamy, że reguła mówiła, jeśli cyfra wynosi w tym miejscu 5 lub więcej, zaokrąglamy w górę. Jeśli nie, to w dół. W tym wypadku mamy 4, czyli powinniśmy zaokrąglić w dół. Zatem poprawne zaokrąglenie to jest do 150. Ma to sens, bo ze 154 bliżej nam do 150 niż do 160, prawda? Przejdźmy do kolejnego przykładu. 4674. 4674. Możemy zaokrąglić do 4680 lub do 4670. Cyfra dziesiątek jest tutaj. Cyfra po prawej stronie to jest właśnie ta cyfra. Wynosi ona 4, czyli jest to mniej niż 5, tak jak tutaj zaokrąglamy w dół. Jeszcze jeden przykład mamy. 9995. 9995 możemy zaokrąglić w górę do 10 tysięcy, prawda? Lub w dół do 9990. Cyfra dziesiątek to 9, po prawej stronie mamy piątkę, a pamiętamy, że jeżeli mamy 5 lub więcej, zaokrąglamy w górę. Przewinę trochę, żeby mieć miejsce. I została nam ostatnia liczba 8346. Jeżeli zaokrąglamy do dziesiątek, to możemy zaokrąglić do 8350 lub do 8340. Cyfra dziesiątek to 4, na prawo mamy 6. Jeżeli mamy 5 lub więcej, znów idziemy w górę. I pozostało nam zaokrąglanie do setek. Napiszmy 154. Najbliższe 154 wielokrotności 100 to 200 i 100. Możesz sobie narysować oś liczbową, będzie to wtedy lepiej widać. Cyfra setek jest w tym miejscu. Patrzymy na tą liczbę 5 i idziemy w górę, bo jeżeli mamy 5 lub więcej, idziemy w górę. 4674. Cyfra setek jest w tym miejscu. Możemy zaokrąglić do 4700 lub do 4600. Cyfra setek, jak wspomniałam, jest w tym miejscu. Zatem rozważamy cyfrę na prawo. Siódemka. Idziemy w górę. Jeszcze jeden mieliśmy przykład. 9995. Możemy iść w górę do 10 tysięcy lub w dół do 9900. Cyfra setek jest w tym miejscu, cyfra dziesiątek tutaj, zatem widać łatwo, że idziemy w górę. I ostatni przykład. 8346. Pamiętamy, że zaokrąglamy do setek, więc rozważamy te setki, które leżą blisko naszej liczby, wielokrotności 100, które leżą blisko naszej liczby. Zatem będziemy tutaj chcieli zaokrąglić do 8400 lub do 8300. Cyfra setek jest tutaj. Cyfra na prawo to 4. To jest mniej niż 5, zatem idziemy w dół. Myślę, że zwróciłeś uwagę, że wtedy, gdy zaokrąglaliśmy do dziesiątek, cyfry jedności to były 0. Zobacz, zaokrąglamy do dziesiątek, zatem
po dziesiątkach, czyli jedności, muszą być zerami. Tak samo przy setkach. Zaokrąglaliśmy do cyfry setek, zatem po cyfrze setek w naszych zaokrągleniach mamy same zera.